Cześć. Właśnie skończyłem oglądać galę Polsat Boxing Night, a właściwie samą walkę wieczoru Gołota kontra Saleta. Tak jak wam obiecałem, przedstawię moją opinię o tej walce. Całej gali nie oglądałem, bo nie znałem zawodników, którzy tam występują, więc uznałem, że nie ma to sensu. A nie, widziałem jeszcze starcie Zimnocha z tym swoim przeciwnikiem, nie pamiętam nazwiska. Ale w sumie no, nie zdążyłem nawet posłuchać jego nazwiska, bo szybko padł i nie było co oglądać. Co prawda konflikt Zimnocha ze Szpilką cały czas się zaostrza i mam nadzieję, że do tej walki kiedyś dojdzie. Ale nie o tym miałem mówić. Miałem mówić o walce Gołoty z Saletą. Powiem tak, jak na wiek tych panów i na to, że nie uprawiają już sportu w takim wymiarze jak kiedyś, to zaprezentowali się bardzo dobrze. Walka była w naprawdę szybkim tempie jak na wagę ciężką i momentami, tutaj będzie karkołomna teza, mogła się nawet podobać. Teraz przejdźmy już do samych szczegółów. Saleta według mnie był faworytem tej walki, widziałem to po przygotowaniu fizycznym, po ich wyglądzie nawet. No i okazało się, że miałem rację. Przemek Saleta wygrał przez knockout. Co prawda Andrzej wstał mniej więcej równo z dziesiątką i chciał jeszcze dalej walczyć, ale sędzia zdecydował, że było już za późno. Przez chwilę Gołota chyba nie wiedział, co się stało, bo chciał jeszcze walczyć z narożnikiem. No co, panowie poobijali się trochę. W sumie po Andrzeju było widać, że więcej ciosów przyjął, więcej mocniejszych ciosów. Mógł paść na deski w którejś z wcześniejszych rund, ale wtedy uratował go gong i zadyszka Salety. Pokazał tą walką, moim zdaniem, że powinien już definitywnie skończyć z boksem i nie rozmieniać swojej legendy na drobne. W wywiadzie po walce nie powiedział ostatecznie, czy kończy, czy zamierza jeszcze dalej się w to bawić. Przemek natomiast powiedział, że to jest jego ostatnia walka i ja mu wierzę. Mam nadzieję, że się na nim nie zawiodę, bo stawiałem na niego w tej walce i cieszę się, że wygrał. Jakbym tą walkę ocenił? Dobra, solidna walka dwóch, już mam nadzieję, emerytów. A co wy sądzicie o tej walce? Oglądaliście całą galę, czy tak jak ja, tylko ostatnie walki, najważniejsze? Wypowiedzcie się w komentarzach. Waszym zdaniem Saleta będzie jeszcze walczył? Złamie dane słowo? Gołota wróci do ringu? Może zmierzyć się z Adamkiem? A może ze Szpilką? Jestem ciekaw waszych opinii. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.